Znajdujemy się na dziedzińcu Zamku Wysokiego w Człuchowie. Dziedziniec oraz odsłonięte piwnice skrzydła wschodniego i południowego zostały odsłonięte w wyniku prac archeologicznych trwających do końca 2014 roku. Dzięki tym pracom odsłonięto wybrukowany dziedziniec, na którym zarysowana jest ściek rynsztokowy. Ujawniła się również studnia zamkowa. Niespodziewanym według źródeł miejscu. Odsłonięte zostały również piwnice skrzydła wschodniego i skrzydła południowego. Prace te odkrycia archeologiczne znacznie uatrakcyjniły nasze miejsce i tak naprawdę udowodniły, jak 600 lat temu wyglądały piwnice zamkowe i wniosły wiele do stanu badań, jeśli chodzi o archeologię i architekturę naszego zamku.